Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Są modły. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Także, proszę Państwa, są to reklamówki naszego radia. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby Langstrom Extra. Im mniejsze te reklamówki, krótsze, tym lepiej. Zapraszamy. Za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony... Nasz kanał jest na YouTube, El Mercedes, El Hof Art 2000, El Hof Art, Witeklandia. Poza tym kanał El Mercedes jest też na Google Plus automatycznie. Także El Mercedes jest w Daily Motion. No jak na razie to najlepsze jest YouTube, bo tam masz opcję. Zmniejsz drgania. Szybciej, wolniej, ukoloryzuj, popraw, napisz. Pisać można bardzo dużo, więcej jak na Facebooku, bo tam jak się rozpiszesz, to możesz i ze 200 zdań. Także wszystko przyjmie. Poza tym i po prawej stronie notatki można, charakterystyczne, ogólne, i po lewej, i góra, i dół. Bardzo dużo opcji, gdzie możesz coś wpisać wartościowego. Zapraszamy Państwa serdecznie. Póki co, mówimy dzisiaj o wychowywaniu dzieci, o kłótniach w rodzinie. Dlaczego nasz kurczaczek uciekł na przykład z Bydgoszczy? Ja to nawet nie wiedziałam, że on uciekł od matki, bo ja miałam wrażenie, że on po prostu przyjedzie tutaj, że on przyjedzie tutaj do Warszawy i ten tam miał pojechać, ten tu, a okazało się, że myśmy się dowiedzieli, że po prostu kurczaczek uciekł od matki, spieprzył od matki. I to była kupa śmiechu, ale po prostu, no wiecie Państwo, jak matka się wścieka, ale gdy sama sobie jest winna, bo ona krzyczy, ona wrzeszczy, co mi tutaj kurczaczek naopowiadał. Okropnie. No. Krzyczy i wrzeszczy, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Barbie, Baby, Langstrom Extra. Radio Conchita. Proszę być z nami, proszę być z nami. Jakie rzeczy uczynił mi wszechmocny? Jahwe, wszechmocny Jahwe. Zawsze jak mówisz Ojcze nasz, to mów Ojcze Jehowo, Ojcze Jahwe. Zawsze gdy tak mówisz, to jest wtedy sens. Jahwe, Ojcze nasz. Otwarte na działanie Boga. Trzeba zamilknąć naszemu egoizmowi, a pozwolić, by moc Boga zamieszkała, by zagościła w naszych sercach. I wtedy wszystko staje się jasne. Nawet zaraz ból, już będą wiadomości. Cierpienie w perspektywie światła i mocy Bożej wszystko rozwiązuje. Maryja wzięta do nieba, bo ona chciała mi duszę, pokorna, bo była otwarta na Wszechmocnego. Tak jakby ktoś inny był otwarty i nie poszedł, wiesz. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś. Także wiecie Państwo, ludzie się wyciszają, żeby się wyzbyć jakichś tam stresów, problemów. Jeżeli się więcej modlą, to tym lepiej, jeżeli dłużej się modlą. To wycisza, to uspokoić może. Nawet u nas na niemieckim języku, Deutsch 2000, Barbara Sikorska swego czasu na filtrowej 75, no to był niestety jeszcze XX wiek. Też powtarzać kazała. Ich heiße Monika Beck. Ich heiße Monika. I to było, trzeba było powtórzyć kilka razy przy zgaszonym świetle, półgłosem, w salce, gdzie ściany były niewyciszane. Gdzie takie jakby echo szło, jakby się od ścian właśnie odbijało. I ja tam trafiłam, proszę Państwa, swego czasu, bo jako ta pionierka u tych świadków, a tu biegnę, a tam jestem umówiona. I w międzyczasie też chodzę na język angielski, prawda? No to taki był, można powiedzieć, mój wyrzut sumienia, bo to trzeba było całym sercem Panu Bogu oddanymi być. Wybierz rodzaj męski, żeński, czy nieokreślone. Możesz wybrać ten nieokreślony. Dlaczego? Dlatego, że jest żydowska inwigilacja, na którą zresztą był uczulony Jan Maciek. No my to nie, ale po prostu jak oni mają takie propozycje, to można się wpisać. No i tak, proszę Państwa, no lecę z tej Warszawy do Warszawy w XX wieku na język angielski. Gdzie to miało być? Chyba jeszcze Tomasz Rak uczył. Tomasz Rak to super nauczyciel, który mówi, nie, już mówicie dobrze, już od pierwszej lekcji będziecie mówić super po angielsku, bo to wiecie Państwo, Moherowi, Warszawa, to mówią tak, o, ale to nie tylko Moherowi, w ogóle tutaj ludzie w Warszawie, o, to jeszcze czas, jeszcze się nauczę, zapiszę 10 razy, wołami i potem sobie jakoś tak mi się to zapamięta. No ja rozumiem bezstresowo, ale niestety była taka babka na języku francuskim, która mówi, proszę pani Karpińska, proszę wołami pisać 1000 razy, 1000 słów, 1000 zdań, ja wtedy to zrozumiem, ja to zapamiętam, bo ja to zapiszę. I cała klasa na nią, że to jakaś stara baba, durna, stare metody, a to był avec plaisir, tylko u nas na Filtrowej 75 i na Ursynowie, gdzie wczoraj Ewka pojechała po bułki, przyjechała z pustymi torbami. A to Jadzia Grabowska. Proszę Państwa, nowy kurs avec plaisir, dwie taśmy wideo tylko były ujęte jeszcze tak zwane na całą Warszawę i u nas był też kurs eksperymentalny, to więc właśnie mówię tam, gdzie ja byłam, zawsze było coś eksperymentalnego, ale ja się lubię poddawać takim tym prądom nowym, bo to jest coś nowego, to jest, proszę Państwa, coś ciekawego. No i o co chodzi?
Zdrowaś Maryjo, no i te scenki odgrywałyśmy na środku sali, scenki, to co ona widziała, ale ona mówi, proszę Państwa, musicie najpierw zrozumieć, co oni tam mówią, o co chodzi, nic nie pisać, tylko na ucho, a potem będziemy pisać, będziemy się rozpisywać, będziemy powtarzać i to było dobre, także to było jeszcze czymś takim nowym, dobrym po Barbarze Sikorskiej, bo ta Barbara Sikorska mówi, proszę Państwa, książki Deutsch 2000 zamknąć. Nie patrzymy, tylko na ucho, no bo tu moherowi są przyzwyczajeni, że tak z dziada pradziada powtarzają w kółko to samo. Nie. Kilkanaście lekcji książka była zamknięta, bo nawet nikt nie wiedział, gdzie to jest napisane, bo to co innego w języku niemieckim też się mówi, a co innego się pisze. Proszę Państwa, ja biegłam do tej gołębioski, do Tomasza Raka, na język angielski i trafiłam do ciemnej salki. Siedzę. Dobrze, że jakoś tam w połowie lekcji człowiek zdążył, prawda? Ale słyszę niemieckie, ich heiße Monika Berg, ich, nie mówić iż, bo jeszcze, że Ike nawet gdzieś tam w Niemczech mówią i tysiąc odłamów tego jest, różnic, odmian, form, różnic, także ich. To bardzo trudne jest dla Polaka. No dlatego książka miała być zamknięta. A ja wpadłam jak śliwka w kompot, ale mówię tak, że Boże, że ten język niemiecki tak pięknie brzmi, bo gdyby to była inna nauczycielka, może by nie miała takich zdolności dźwiękonaśladowczych, prawda? Po prostu padła kosa na kamień, w sensie pozytywnym oczywiście. Ja mówię tak, no tak mi się ten niemiecki podoba, że ja chyba go zgłębię. No. I tak samo jak te telefony teraz tak kupuję, jeden i drugi, ale już daję kropkę. Stop, bo za dużo tego. Bo jak one tu będą z nami takie, wiesz, te machlojki robić, ale nie, już teraz przyzwyczaiłam się do tej T-Mobile, ale jak Państwo możecie kupić coś na kartę, to lepiej kupować na kartę, bo ja kupiłam na abonament, to potem okazało się, że są to dwie karty, ale to Mareczek tak tutaj mataczył. To jest na internet się płaci. Płaci się też na rozmawianie, ale jak tutaj mam na kartę rozmawianie na T-Mobile, to mogę sobie włączyć, proszę Państwa, co chcę, a tam jak mam internet, to mi się będzie wciskały różne rzeczy, różne opcje i po co. A zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. No ten kurczaczek pisze, jak masz na imię? Ciekawe, 12:45, czyli że jest 12:45. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. A mówi, nie znam, Panno, kurczaczek mówi, że nie znam. Błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Bóg zapłać serdecznie, życzę miłego dnia, udziwiam się z Niemcem. Bóg zapłać Panu. Przez wstawiennictwo świętego Józefa mówmy się teraz o jedność, solidarność i mądrość wszystkich Polaków. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo, Święty Józefie, przesławny potomku Dawida, światło patriarchów, oblubieńcze Boga Rodzicy, przeczysty stróżu dziewicy, żywicielu Syna Bożego, troskliwy obrońca Chrystusa, głowo najświętszej rodziny, Józefie najsprawiedliwszy, Józefie najczystszy, Józefie najroztropniejszy, Józefie najmężniejszy, Józefie najposłuszniejszy,
najmocniejszy. Józefie najwierniejszy. Zwierciadło cierpliwości. Miłośniku ubóstwa. Wzorze pracujących. Ozdobo życia rodzinnego. Opiekunie dziewic. Podporo rodzin. Pociecho nieszczęśliwych. Nadziejo chorych. Patronie umierających. Po strachu duchów piekielnych. Opiekunie Kościoła Świętego. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmienił się nad nami. Ustanowił go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się, Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Serdeczny Bóg zapłać wszystkim, którzy włączyli się w modlitwę różańcową, naszym miłym gościom, wszystkim pielgrzymującym. Za chwilę już serwis informacyjny, a potem aktualności poprowadzi ojciec Piotr Detlaff, a potem ojciec Janusz będzie prowadził dyżur do późna w nocy, a my się zapewne spotkamy już za kilka godzin w Częstochowie. A więc zapraszam do wysłuchania serwisu informacyjnego Radia Maryja. NATO podtrzymuje swoje zobowiązania wobec Afganistanu. Sekretarz Generalny Sojuszu Jens Stoltenberg zapewnił, że NATO będzie wspierać Afgańczyków poprzez obecność wojskową, a także finansowo. Dziś przywódcy NATO zgromadzeni w Warszawie zdecydowali o podtrzymaniu misji Resolve Support po roku 2016. Misja niebojowa obejmie wsparcie, szkolenie i doradztwo. Dokonano także przeglądów zobowiązań krajowych, jeżeli chodzi o finansowanie sił bezpieczeństwa Afganistanu do 2020 roku. Nasze przesłanie zatem jest jasne. Afganistan nie jest sam. My za to jesteśmy zaangażowani w perspektywie długofalowej. Wczoraj podczas pierwszego dnia szczytu przywódcy państw NATO podjęli decyzję o wzmocnieniu wschodniej flanki sojuszu poprzez rozmieszczenie 4 batalionów liczących po około 1000 żołnierzy w Polsce i krajach bałtyckich. Potwierdzono też wzmocnienie obecności w południowo-wschodniej części NATO. Ogłoszono wstępną gotowość operacyjną systemu obrony balistycznej, a także uznano cyberprzestrzeń za nową sferę działań operacyjnych. Po raz pierwszy w historii w ubiegłym roku w całej Unii Europejskiej było więcej zgonów niż narodzin, poinformował Unijny Urząd Statystyczny, Eurostat. W 2015 roku urodziło się 5 100 000 osób, zmarło 5 200 000. Oznacza to, że po raz pierwszy mamy do czynienia z ujemnym przyrostem naturalnym w Unii Europejskiej. Natomiast saldo migracji było dodatnie i wyniosło prawie 1 900 000. Dr Bogdan Więckiewicz, socjolog, podkreśla, że sytuacja Unii Europejskiej pod względem ludnościowym jest dramatyczna. Jest to kontynent, który najszybciej się wyludnia. Jeżeli chodzi o stare państwa Unii, czy o dawnych mieszkańców Europy, no, sytuacja jest szczególnie dramatyczna, dlatego że w zasadzie w całej Unii Europejskiej przyrost naturalny jest na bardzo niskim poziomie. W zasadzie nie ma państwa, który byłaby zastępowalność pokoleń. Jedynym chyba w tej chwili krajem jest Francja, z której spóźnienie dzietności przekracza 2,15. Dalszy ten proces, jeżeli nie będzie zahamowany pod tym względem, grozi tym, że dojdzie do wymiany pokoleniowej, wymiany etnicznej Europy. To oczywiście ma dalsze swoje konsekwencje, że będzie zmieniała się w sposób radykalny kultura Unii Europejskiej.
Według raportu Eurostatu najwięcej dzieci urodziło się w Irlandii, Francji, Wielkiej Brytanii i Szwecji. Tam przyrost naturalny jest dodatni. Najmniej urodzeń było w krajach południa, we Włoszech, w Portugalii i Grecji. Ludność Polski zmniejszyła się w ubiegłym roku o 1%. Liczba zgonów była o ponad 25,5 tysiąca wyższa niż urodzeń. Pół roku po masowych napaściach seksualnych na kobiety podczas Sylwestra w Kolonii sąd skazał dwóch pierwszych sprawców na kary więzienia. Zawiadomienie o molestowaniu złożyło ponad 500 poszkodowanych, jednak poszukiwanie winnych napotyka trudności. Sąd w Kolonii skazał 21-letniego Irakijczyka za zmuszanie do czynności seksualnych na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu, informują niemieckie media. 26-letni Algierczyk otrzymał karę rocznego więzienia w zawieszeniu za pomoc w napaści seksualnej i próbę molestowania. W Sylwestra w okolicach kolońskiej katedry doszło do napaści rabunkowych i seksualnych na kobiety. Na policję zgłosiło się łącznie 1200 poszkodowanych. PGNiG chce wydobywać metan z kopalni węgla. Prezes spółki Piotr Woźniak podpisał aneks do porozumienia z Międzynarodowym Centrum Doskonałości w tej sprawie. Współpraca w ramach centrum ma przyczynić się do rozwoju nowych metod odzyskiwania i gospodarczego wykorzystania metanu jako surowca energetycznego. Wydobycie surowca z pokładów węgla ma podnieść bezpieczeństwo w kopalniach, ograniczy emisję CO2. Gaz będzie można także sprzedać. Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, podkreśla, że metan występuje w większości kopalni węgla kamiennego. Obecnie jest wydobywany w nieznacznym stopniu. W wielu kopalniach już jest zatrzymywany ten metan i wykorzystywany na przykład do poruszania silników, które schładzają kopalnie. Są też gaz jedynie wykorzystywany do celów technologicznych w różnym, no przede wszystkim w przemyśle chemicznym, no ale w głównej mierze powinien właściwie być wykorzystywany do celów energetycznych i takie cele energetyczne również spełnia wiele kopalń, sprzedaje do niewielkich elektrociepłowni ten gaz. Natomiast nie mamy zbyt dobrze opanowanej technologii wykorzystywania tego metanu. Na jesieni tego roku Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rozpocznie testowanie nowatorskiej metody wydobycia metanu z pokładów węgla kamiennego w nieczynnej kopalni w Gilowicach. Potentat gazowy wykorzysta tam swoje doświadczenia z zabiegów symulacji poprzez hydrauliczne szczelinowanie. W przyszłym tygodniu rozpoczną się pierwsze odwierty. Dziś możliwe zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna na północy kraju i w terenach podgórskich od 17 do 21 stopni. W centrum i na południu od 20 do 24 stopni. Wiatr umiarkowany zachodni i północno-zachodni. Na barometrach w Warszawie 999 hektopaskali. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Silniejsza Polska. 1000 amerykańskich żołnierzy będzie trzonem wojsk natowskich w Polsce już od przyszłego roku, ogłosił prezydent USA Barack Obama. Nasz dziennik pisze o decyzjach, jakie zapadły podczas szczytu NATO w Warszawie. Przeżyłem piekło na Wołyniu. Henryk Wesoły, ocalały ze zbrodni wołyńskiej, opowiada o zagładzie wsi Halinówka i okrutnej śmierci Polaków z rąk ukraińskich band ONUPA. Radio, które łączy. Mamy plany, mamy marzenia, ale idzie to powoli. Jest potężny opór materii. W naszym dzienniku rozmowa z ojcem doktorem Tadeuszem Rydzykiem, dyrektorem Radia Maryja. Świadectwa dobrej przemiany. W Radiu Maryja znaleźli impuls, który odmienił ich życie. Głos z Torunia dodaje sił, otwiera na Boga i drugiego człowieka. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. 10 minut po godzinie 13. Obudź się, to jest Pan, jego Pan, jego Pan.
gdzie wszystko cenę ma. Spytają dzieci, kiedyś nas, kto ukradł im najlepszy czas. Kto sprzedał pamięć dawnych lat, na poniewierkę wygnał w świat. I kto zatracił prawdę tą, tu jest ojczyzna, tu nasz dom. Obudź się, Polsko ma. 9 dzień miesiąca lipca, sobota. Przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr. Rozpoczynamy audycję aktualności dnia. Przed nami temat pierwszy. Witam bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja wiceministra obrony narodowej, pana ministra Bartosza Kownackiego. Szczęść Boże, panie ministrze, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich radiosłuchaczy. Panie ministrze, oczywiście szczyt NATO to temat numer jeden, ważne wydarzenie, do którego Polska przygotowywała się przez dłuższy okres czasu, odpowiednie zabiegi podejmowane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, panią premier, ale także przez ministra spraw zagranicznych i ministra obrony narodowej. Dzisiaj uczestniczymy w szczycie NATO, który odbywa się w Warszawie, w stolicy naszego państwa. Czym ten szczyt jest dla naszego regionu, w którym znajduje się Polska? Czym ten szczyt jest dla Polski? Proszę Państwa, rzeczywiście to jest, można powiedzieć, w jakimś sensie zwieńczenie drogi rozpoczętej jeszcze przez rząd pana premiera Janoszewskiego, bo to wtedy po raz pierwszy padały słowa o tym, że musimy być członkami NATO, Traktatu Północnoatlantyckiego. Wtedy wielu polityków dzisiaj będących w opozycji i przypisujących sobie zasługi w ogóle nie myślało o tym, żebyśmy byli członkiem tego sojuszu. Mówiono o NATO bis, próbowano zafundować Polsce jakąś pseudoneutralność, która w tej części Europy przecież w ogóle jest niemożliwa i nierealna. Wtedy rozpoczęliśmy tą drogę poprzez wstąpienie później do NATO. Dzisiaj można powiedzieć, jest to takie wielkie, święte i najważniejsze wydarzenie od samego momentu wstąpienia do NATO, które ma miejsce. Najważniejsze wydarzenie w Polsce w ostatnich ponad 20 latach. To jest kwestia po pierwsze spraw politycznych, które zostały uzgodnione w trakcie tego szczytu. Spraw bardzo ważnych dla Europy, ale w szczególności dla jej flanki wschodniej, dlatego że od kilku lat widzimy, a tak naprawdę trochę nawet więcej, dlatego że to już po przejęciu władzy przez Władimira Putina widać było odbudowę Rosji, odbudowę pozycji Rosji. Pierwszy przed tym przestrzegał świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, kiedy w Gruzji mówił, że później będzie Ukraina, później będą państwa bałtyckie i Polska. Wtedy wiele osób również wyśmiewało te słowa, uważało, że one są nieprawdziwe, niemożliwe do zrealizowania. Niestety dzisiaj widzimy, co dzieje się na Ukrainie. W związku z tym trzeba było pokazać tą jedność sojusza, ale także podjąć decyzje, które zahamowałyby tą agresywną postawę Rosji. Otóż obecność wojsk sojuszniczych, bo to jest z punktu widzenia Polski najważniejsza decyzja, oczywiście zapadały tam również inne, ale z punktu widzenia Polski, tej części Europy, a ja uważam z punktu widzenia świata, dlatego że to jest kwestia po prostu zahamowania rozrywającego się z każdym rokiem konfliktu, rozrywającego się przez Rosję. Obecność wojsk sojuszniczych w Polsce, na Litwie, Łotwie i Estonii, to jest gwarancja, jak powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, że atak na jedno z tych państw będzie atakiem na cały sojusz. Tam w tych państwach, w Polsce, to będą głównie Amerykanie, gdyż państwem ramowym dla Polski jest to Stany Zjednoczone. W Estonii będą Anglicy, tutaj państwem ramowym będzie Wielka Brytania, na Łotwie Kanadyjczycy, na Litwie Niemcy. Oczywiście mówimy o tych głównych państwach, bo będą także przedstawiciele innych państw. I teraz obecność tych wojsk, ewentualny atak, być może ta liczba jeszcze nie jest satysfakcjonująca, niektórzy by powiedzieli, bo to jest kilka tysięcy żołnierzy, ale oni są tam na miejscu. W przypadku państw bałtyckich to w ogóle jest, można powiedzieć, ogromna liczba w porównaniu z potencjałem bojowym tych państw. I teraz jakikolwiek atak na jedno z państw bałtyckich będzie odbierany, bo będą tam żołnierze właśnie
innych państw sojuszniczych, będzie odbierany jako atak na cały sojusz. Nie będzie można udać się, że my tej kwestii nie widzimy, my jej nie dostrzegamy, że to coś się dzieje, ale nie za bardzo wiemy co. To będzie agresja na cały sojusz i to jest najważniejsze osiągnięcie tego szczytu. Obecność wojsk i ta obecność trwała. Też tutaj próbowano postponować, próbowano mówić, że tej obecności nie będzie, czy ona nie będzie na tyle satysfakcjonująca w sensie trwałości czy ciągłości. Okazało się, że jest to obecność trwała, te wojska będą na stałe. Oczywiście jest kwestia pewnej semantyki, dlaczego one nie są w stałych bazach, tak jakbyśmy to chcieli być może docelowo udać to zrobić. Natomiast to jest kwestia bardziej semantyczna i powiedziałbym gospodarcza. Lepiej mieć w Polsce stałe bazy, które powodują, że ci żołnierze przyjeżdżają także z rodzinami na kilka lat, niż żołnierzy, którzy przyjeżdżają na kilka miesięcy. Ale najważniejsze, że nie będzie dnia w roku, gdzie by w Polsce nie stacjonował żołnierz sojuszniczy, żołnierz, który będzie wspierał Polskę.